Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie odcinek z cyklu takich kontrowersyjnych, to od razu zapowiadam. Jak to Piotrek mówi, lubię wkładać kij w mrowisko. Lubię albo i nie lubię, nie nazwałbym tego tak. Po prostu widzę, że pewne zachowania, pewne sytuacje wymagają skomentowania. A wiem, iż te moje, w cudzysłów wzięte, wypociny YouTube'owe mają całkiem duży odbiór, bo nie tylko widzę po wyświetleniach, ale i po głosach w środowisku, że mnie ludzie różni oglądają. Więc też wiem, że na pewno odbije się to jakimś tam echem. I do tych osób, które uprawiają ten proceder, o którym zaraz wspomnę, dotrze. Nie wiem, czy wezmą sobie to do serca, czy cokolwiek to ich ruszy. Aczkolwiek na pewno grono tych potencjalnych ich klientów, mam nadzieję, że dwa razy się w pewnych sytuacjach zastanowi. Pokażę Wam dzisiaj kilka królików. Będą to króliki już i znane, i nieznane. Bo tutaj, jak widzicie, jest samczyk pokazywany tydzień temu 13.32, jeżeli bo nie pomyliłem numeru. Z tej perspektywy pokazuję, bo jak widzicie, jest przygotowana waga. Zrobimy dzisiaj mały proceder ważenia, pokazywania królików i pokazywania, jak to według mnie powinno wyglądać, żeby zobrazować to, co się pisze, bo naprawdę to, co się wyczynia na ogłoszeniach, na Facebooku, te imaginacje, te po prostu wymysły niektórych hodowców, to przyprawiają o bóle głowy. Pół biedy, jeżeli jeszcze patrzymy na niego przez palce, ale gorzej, jak osoby mniej doświadczone, nieświadome wierzą w te jego słowa, danej osoby, bo jest tych hodowców naprawdę już coraz większe grono. Więc ja dzisiaj Wam zaprezentuję proces ważenia moich królików. Już najbardziej rzetelnie, jak się to da. Pokazując Wam, że to, co ja mówię, ma jakieś poparcie nie tylko w wyglądzie, bo wielkość królika widać, ale i w faktycznym ważeniu. Bo tak jak wiecie, kartka czy internet przyjmie wszystko. To raz, co będę chciał dzisiaj poruszyć ważenie. Pokażę Wam niedużo królików, nie będziemy wydłużać tego odcinka, bo nie ma co. Niech on dotrze do jak największej liczby osób, ale swoją wizualizacją, a nie moim gadaniem. Pierwsze ważenie, bo powiem Wam szczerze, są już tacy ludzie, co wypisują, że ja mam tam króliki w domu po 10, 11, 12 kilo, a na wystawę przywozi dorosłe króliki, gdzie mają 7, 8 z groszami i nie wiem, gdzie te króliki wielkie są. Jeszcze pół biedy, jak to jest wystawa taka, że te króliki tam w momencie zawożenia mają 7, 8 miesięcy. No 9, no to dobra, nie wyrosły po lecie. Sytuacja wyglądała różnie, było gorąco, słabi jadły. Ale jeżeli mamy już praktycznie zimę, od półtora miesiąca te króliki jedzą super i one nadal nie mają wagi, no to coś tu się nie zgrywa. Coś te słowa wypowiadane z faktem rzeczywistym się nie pokrywają. No i powiem Wam szczerze, według mnie takie osoby powinny być piętnowane. Nie można ich na piedestał brać, bo to jest zwykłe, jawne oszustwo. To raz. A dwa, jeżeli ktoś tatuuje króliki jako dorosłe... O, zaraz mi spadnie, muszę go przesunąć. Albo wiecie co, puszczę go sobie, niech on sobie pobiega, potem go złapię, a ja Wam pogadam. Jeżeli ktoś tatuuje dorosłe króliki, dosłownie przed sprzedażą lub w dniu sprzedaży, lub tydzień, dwa tygodnie przed wystawą, to powinien się zapalić kolejny nam dzwonek w głowie, że coś tu chyba jest nie halo. Zobaczcie sobie z tej perspektywy, jak wygląda królik. Dodam tylko, że on ma prawie 10 kg. Prawie, bo zaraz zobaczycie, będę go ważył, pokażę, jak to wygląda. Jeszcze byłbym w stanie zrozumieć proceder tatuowania królików dorosłych w sytuacji jakichś no naprawdę nieprzewidzianych okoliczności. No nie wiem, kogoś nie było w tym czasie, ktoś inny nie mógł zatatuować. Jakieś dochodziły do roszad tutaj z numerami, zmieniał związek z jednego na drugi. Wszystko oczywiście odbywało się za zgodą tam osób odpowiedzialnych, że można zatatuować dorosłego królika. Okej. Ale jeżeli znam osoby, które jednocześnie są w dwóch związkach, w związku regionalnym i w stowarzyszeniu, gdzie tatuuje na PL-ki, a numery PL-kowe ma już no najpóźniej w marcu, numery związkowe ma kiedy chce, sobie sam robi. I on królika dorosłego, 8, 9, 10-miesięcznego, tatuuje w ostatniej chwili. Jak ty przyjeżdżasz do domu, ci tatuuje przy tobie. Albo przed wystawą, tak żeby tam ten tatuaż tuż z usza zniknął, z uszu zniknął. No to powiem Wam, to powinna się nie tylko czerwona, ale chyba bordowa lampka zapalić, że coś tu jest nie halo. Bo tak naprawdę, jak on tatuuje dorosłego królika, to on może sobie wbić cudawianki w te ucho. Królik może mieć 10 miesięcy, on powie, że ma 6. Królik, no i wiecie, to jest tak naprawdę proceder według mnie powinien być piętnowany, że nie wiem, z tym tatuowaniem dorosłych królików, już pomijając fakt,
problemów zdrowotnościowych, jakie to niesie, bo weź dorosłemu królikowi, przy tak twardym uchu, przebij ucho, to można mu zrobić takie problemy, rana, a zaraz tu jakaś dezynfekcja nie pomoże i będzie się paskudzić jakieś zakażenie. No, że. Och. Dużo mówić. Trochę się może nie tyle zgotowałem, co po prostu jest to taka sytuacja nie tylko świeża, bo to trwa cały czas, ale powiem wam szczerze, gorzej jest, jeżeli wiem, że ktoś takie rzeczy robi, inni mu przyklaskują i nikt po prostu głośno tego nie mówi. Ja tak jak wam mówiłem, ja wiem, że te moje nagrania z jakimś tam odbiorem się one spotykają, więc ja postanowiłem poruszyć tą kwestię. Dobra, 6 minut pogadałem, przyniosę wam kilka królików, będziemy walczyć. Tak jak wam mówiłem, 13:32 samiec urodzony początkiem stycznia, żeby nie było. Mój odważnik 10-kilowy. Jak wiecie, no tego odważnika no, wagi mu nie zmienię. Ani go nie utnę, ani mu nie dodam. Robimy, nazwijmy to kalibrację wagi. Odważnik stoi 10 i 5 gram. No to wiecie, odchylenia waga nie jest profesjonalna, jakaś dokładna co do grama. Odkładam odważnik. Biorę samczyka 13:32. Stój grzecznie. 9:75. No. Powiedzmy, no tak jak wam mówiłem, niespełna 10 kilo. On jest wielki, widać po nim jak chodzi, że ta waga no, jest taka już wizualnie widoczna. I powiem wam szczerze tak, jak ktoś ma duże króliki, to ja wiem, że spotykałem się na samym początku z wielką krytyką, że głupoty opowiadam, że nie mam dużych królików, więc dlatego zacząłem taki proceder, bo inaczej po prostu nie da się naocznie przedstawić poparcia moich słów, aczkolwiek u tych osób, o których wam mówiłem, nie będę wymieniał nazwisk. Ja jestem z tych, nie wymieniam nazwisk. Mówię o procederze ogólnym. Te osoby, które takie rzeczy robią, jak mają faktycznie króliki 10, 11, 12 kilo, bardzo proszę, pokażcie takie nagrania. Jak robicie to, pokażcie, że waga nie dodaje od siebie tam ileś. Wtedy okej, powiem, nie oszukiwaliście. Macie rację, nie macie jakiejś tam wybujałej fantazji, ale nie zmieni to mojego podejścia do tych kwestii tatuowania. Bo dużo osób, wiem, bo słyszałem nie tylko od kogoś tam, ale i od nich bezpośrednio, tatuuje króliki jak mu pasuje. Na wystawę brakuje mu do kolekcji młodych, to sobie wbije na młodego, brakuje do kolekcji dorosłych. To wiecie, tak to sobie można robić. Ja mogę sobie nahodować królików z listopada, z grudnia i stwierdzę za rok w październiku, jadąc do Bogu chwały, że wiecie, przydała mi się kolekcja młodych, taka dobrze wyrośnięta. No to bacha, one są listopadowe, ja je wbiję na marzec. A że tam mają po 9 kilo łby jak kubełki, a to ucho się liczy, numer. Także powiem wam, dlatego ja jestem z tych ludzi, że wiem, że kłamstwo ma krótkie nogi, a lubię głośno mówić, co mi nie pasuje. Mam następnego samczyka 3391. Znacie go, był pokazywany tydzień temu. Znacie go, bo był też pokazywany na Facebooku. I również możecie znać, bo był w Bogu Chwale, gdzie dostał 96. Syn wicechempiona, będąc w Boguchwale, chyba miał 8 tam z groszami, 40-50 wagowo. Zaraz wam pokażę, jak wygląda na wadze. I myślę, że tak to sobie niosąc go w głowie uzmysłowiłem, będę pokazywał ujęcie jakieś właśnie na stoliku, a potem wam puszczę wizualizację, jak on wygląda na betonie, żeby zobaczyć te jego gabaryty. Waga jest 0, ruszę nogą, żeby nie było. Widzicie, 0. Kładziemy go. Marcowy samiec. Ustań grzecznie. 9, 30, 9, 40. Królik z marca. Rzetelnie, tak jak widzicie, możecie sobie zobaczyć, jak powinny wyglądać króliki. I on jest z ojca, gdzie miał faktycznie ojciec 11, chyba 20 czy 30. Widzę, czemu wtedy miał w tej fazie największy, ale to widać, jaki to jest zbity kluch. I to też wam mówię. Jeżeli ktoś mówi, że ma króliki, będę już do znudzenia, wielkie, ciężkie, to dzieci tych królików, jeżeli faktycznie te rodzice miały ciężką wagę, od początku będą się wyróżniać wagowo-gabarytowo. Tu widzicie, królik jest, no jeszcze nie ma 9 miesięcy, już ma dużo ponad 9 kg. Ale jest z ciężkich rodziców. Więc jeżeli ojcem jego był wicechempion i faktycznie, to on musi tak wyglądać. No niech by miał to 8 z groszami. Ale jeżeli wicechempion niby by był ojcem, a królik w marcowy ma 7 kilo, to coś tu jest nie halo. Albo to jest ściemnienie, że to nie jest jego ojciec, albo po prostu jest to tak chorujący królik, że coś tu się nie pokrywa i te pisanie, że tam ma tyle jego rodzic wagi, to jest bez sensu. Teraz na stoliku champion 3-2-3-3, czyli champion z tamtego roku, syn wicechempiona, więc jedna rodzina z tym pokazywanym wcześniej filmie samczykiem, czyli geny wicechempiona. No, jest teraz brzydki, jest już staruszek, jest w intensywnym kryciu.
9,70. 9,70, tak jak mówiłem, puszczy niech pochodzi, niech zobaczycie. On jest akurat z tych dłuższych królików. Także u niego ten gabaryt już troszeczkę się w inną stronę poszedł. W długość tamten, jak widzieliście, ten 3,391 jest troszeczkę krótszy, ale jest mega zbity. O. Dam wam do podglądu różny przedział wiekowy, wyglądowy. Teraz mamy samiczkę o numerze 43168. Możecie ją znać, na Facebooku była pokazywana. Samiczka urodzona 21 kwietnia, czyli samiczka 7-miesięczna. Obydwoje rodzice byli od Krzyśka Szeligi. Samiczka bardzo ładna, super włos, no sami zobaczy. Na razie jest w fazie wylinki jeszcze, więc ona dopiero jak zrobi ten włos, to będzie kapitalny włos. Robimy ważenie. Co mamy? 8,70, 8,80. Praktycznie tu pod gardla nic nie ma. Zresztą to wizualnie widać po tym koszyku, jak one wchodzą, jakie są wielkości. Puszczę tutaj, tak jak mówiłem, na posadzkę. Jak ona wygląda, jaka barwa. Samica 7 miesięcy. Obydwoje rodzice od Krzyśka Szeli. Jeszcze tylko raz. Oto takie coś. Myślę, że przyniosę wam jeszcze jedno tako z tych, chyba tam może mieć 10 kg, może nie. No, z takich samic większych zwizualizować. I może jeszcze dam coś z samczyków, ale to zaraz zobaczę, co się w głowie zrodzi. Teraz samiczka W2-1330. Samiczka z początku stycznia. Tak samo jeszcze z wylince, ale zobaczcie, tu będzie piękny włos. Zaraz wam pokażę, bo ona praktycznie podgardla to tu nie ma. To tylko ta luźna skóra. Samiec Krzyśka Szeligi, samica moja. I zaraz wam pokażę, jak ona wagowo wygląda. I też jaki to jest królik gabarytu. Patrzcie. 10 kg. Wskakuje na wagę. I tak wygląda 10 kg samica. Więc powiem wam szczerze, miałem dwie córki wicechampiona, które miały ponad 11 kg. Tylko że te 11 kg to, tak jak widzicie, ja teraz z tej perspektywy to jest naprawdę, ja pójdę za nią, bardzo szeroka samica. To jeszcze tutaj trzeba dołożyć w szerokości, jak one wtedy miały, no z 5 cm minimum. To były naprawdę ogromne króliki. Jak ja wtedy wyjmowałem, pan Malinowski oglądał, to naprawdę, jak klatkę mam na wysokości głowy, ciężko było ją wyciągnąć. To się tak wydaje. To tak dziesiąteczka wygląda. Może jeszcze jakiegoś samczyka pokażę i jeszcze parę słów opowiem i nie będę tu przedłużał. No i jako ostatni, na sam koniec, samczyk również wam dobrze znany, również pokazywany w zeszłym tygodniu, jak i na Facebooku, W2-2382, samczyk z 15 lutego, czyli 9-miesięczny, tak? Dobrze liczę. Ten, co wam mówiłem, że czekam z niecierpliwością, aż tu się zrobi okrywa. A okrywa mu się coraz fajniej i szybciej robi. Zobaczymy, jak on wyrośnie. No i na wagę nie dotykam nic wagi. 9,05. Taka rzetelna waga, jak on stoi, się nie rusza. W jego wykonaniu to 9,05 kg. I tak wygląda samczyk. No i myślę, że na nim zakończę, bo powiem wam szczerze tak, jak dotrwaliście do tego momentu, jestem świadomy ze słowami krytyki, biorę na klatę, wiem, że ci, których temat bezpośrednio dotyczy, te moje słowa, to tam będą po mnie jechać jak tylko mogą, ale ja uważam, że postaram się, albo inaczej, staram się dotrzeć i pomóc tym osobom mniej doświadczonym w tym środowisku, w tej branży, jak wygląda ten proceder, jacy ludzie są, że nie każdy jest tym, za kogo się wydaje i jak tak naprawdę wśród olbrzymów belgijskich, tutaj gdzie wchodzą w grę większe pieniądze, jak ludzie stają się no oszustami, jednym słowem mówiąc, bo ja bym to tak nazwał, te kombinowanie, powiem wam szczerze, z tymi datami urodzeń, wbijaniu tatuaży. Tak jak wam mówię, to jest dla mnie nic innego niż oszustwo. Bo jeżeli obserwujesz daną osobę na Facebooku od kilku lat i widzisz,
że rodzą mu się młode w październiku, rodzą mu się młode w listopadzie, w grudniu. A potem, gdy przyjedziesz lub też nie przyjedziesz, widzisz dalej te króliki. Obserwujesz go na bieżący, bo ktoś jest stosunkowo aktywny internetowo. I wszystkie króliki, co dodaje, to numery zaczynają się od stycznia. To się powinna zapalać lampka kontrolna, co z tymi królikami, co się urodziły w październiku, listopadzie czy w grudniu. Gdzie też one są? Lub też jeżeli ktoś dodaje 3-4-miesięczne króliki, gdzie wyglądają już jak takie 5-6-miesięczne, to też to powinno dać człowiekowi do myślenia. Dlatego wiem, jeszcze raz to już, czy do znudzenia powtórzę, że będzie niemała krytyka na mnie wylana, ale uważam, że muszę wam to zobrazować, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, że tatuowania w późnym wieku, gdzie możesz zrobić to wcześniej, i wynika to tylko z twojego lenistwa, bo tak, to jesteś aktywny internetowo, dodajesz zdjęcia, ale tatuażu, który zrobienie trwa no maksymalnie pół minuty do minuty, nie jesteś łaskawy zrobić, to tylko i wyłącznie świadczy o twoich złych zamiarach. Nic innego, bo jak masz numerki gotowe, tak jak wam mówię, jeżeli ktoś jest w związkowym, do związku regionalnego należy, gdzie sam sobie tatuuje i sam sobie narzuca kolejność numerów, nie jest zależny od PL-ek, gdzie mu dają znaczki, to on jest swoim panem i władcą, brzydko mówiąc, i on ustala, kiedy wbija królika, więc to tylko jest w jego gestii. I tak samo z wagami. Taka serdeczna prośba właśnie do tych osób o mniejszym doświadczeniu. Jeżeli gdzieś was zainteresuje ktoś, bo dodaje pięknego, wielkiego królika i pisze 10 ma, 11 ma, 12 ma kilogramów, ojciec, matka z linii, lub też dany królik ma tyle czy tyle, no to wiecie, takiego królika to jeszcze możesz zweryfikować, bo pojedziesz u niego, zważysz. Ale jeżeli tych przodków nie ma, ktoś tak napisał, no to pokaż dowody jakieś, bo ja napisać też mogę, że ja mam tutaj w domu kolorowe smoki, u mnie króliki mają po 15 kilogramów, a Rocky ma wysuwane latające skrzydła. I też mi tego nikt nie udowodni, bo napisać sobie mogę. Także dlatego taki apel, bo czasem mam wrażenie, że te moje filmiki to nie tylko takie są moje pogadanki, jakieś przekazywanie wam moich informacji, czy też małej lub większej wiedzy, ale też taki apel, bo wiem, że wywiera jakiś tam wpływ na środowisko, bo już nie jestem. Chociaż to zabrzmi górnolotnie i narcystycznie, nie jestem już takim no-name'em, trochę jestem obeznany, że coś to czasem ruszają te moje dywagacje, więc może i tym razem to jakiś mniejszy lub większy skutek odniesie. Może ci, co tak źle robią, wrócą na dobrą drogę, albo ci, co wypisują herezję, przestaną wypisywać. No, daj Boże. Także wiem, że będzie to ciężki odcinek. Ale dzięki serdecznie wszystkim, którzy dotrwaliście, oglądaliście. Miłego tygodnia, miłych rozmyślań. Do zobaczenia, pozdrawiam.